Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam do obejrzenia filmu z pobytu w Tropical Island wraz z noclegiem w namiocie. Film jest dość długi, ponieważ chciałem uwiecznić cały obiekt, tak byście mogli ocenić to miejsce. Kilka ważnych informacji, które ułatwią Wam dojazd i pobyt. Rezerwację dokonaliśmy na stronie tropicalislands.de, wybierając nocleg w namiocie. Niestety strona nie jest w języku polskim. Dostępny jest język niemiecki oraz angielski. Miejsce to odwiedziliśmy 2 i 3 maja. 2 maja było dość sporo ludzi, ale obiekt jest na tyle duży, że nie stanowiło to problemu dla nas. Wybraliśmy namiot 4-osobowy dla 2 osób dorosłych oraz 2 dzieci w wieku 12 i 10 lat. W cenie pobytu jest śniadanie, a dodatkowo podczas rezerwacji można wykupić sobie tzw. lunch wieczorny. Wybierając nocleg, można przyjechać wcześniej rano i skorzystać cały dzień z basenów, a następnego dnia również zostać cały dzień. Podczas rezerwacji warto wypełnić druk z informacjami, kto z nami będzie podczas tego pobytu. Jeżeli tego nie zrobimy, to przed wejściem znajdują się formularze do wypełnienia. Mapa dojazdu, jak również informacje o parkingach płatnych i bezpłatnych znajdują się na końcu tego filmu. Do zameldowania wystarczy dowód osobisty. Wchodząc do obiektu, mam informację, gdzie mają się zgłosić osoby bez noclegu oraz te, które wykupiły sobie nocleg. Przy wejściu dostaniecie mapę obiektu oraz bransoletki, dzięki którym otworzycie szafki w szatni oraz wykonacie każdą płatność na terenie basenów. Nie można na terenie płacić gotówką ani kartą. Ważna rzecz, dziecięcymi bransoletkami nie otworzycie szafki w przebieralni ani nie wykonacie żadnej płatności. Kupując coś na miejscu, zapisuje się to na waszym koncie, a całość płaci się przy wyjściu. Przy wyjściu są specjalne maszyny, w których dokonuje się płatności. Na oficjalnej stronie jest informacja, że na teren basenów nie wolno wnosić jedzenia, ale nikt tego nie sprawdza, więc warto coś ze sobą zabrać. Na terenie basenów jest dużo sklepów i restauracji, niestety nie ma sklepów spożywczych. Jest również duża ilość toalet i prysznicy. Najgłębsze baseny mają głębokość 1,35 m. Wybierając nocleg w namiocie, dostaniecie jego numer. Do namiotu można się udać od godziny 15, a należy go opuścić do godziny 10 następnego dnia. Do namiotu nie dostaniecie żadnego klucza. Można wypożyczyć kłódkę za 2 euro, którą można zamknąć namiot, więc polecam zabrać ze sobą małą kłódkę i najlepiej, aby była na szyf, ponieważ z kluczem później nie za bardzo jest co zrobić. No chyba, że ktoś będzie w namiocie cały czas, ale jest to dość uciążliwe. Warto zabrać ze sobą jakąś małą latarkę, bo w namiotach nie ma prądu, jak również powerbanki do ładowania telefonów. Na miejscu są specjalne stacje do ładowania telefonów, ale trzeba go wtedy zostawić w tym automacie, no i nie jest to oczywiście za darmo. Rodzaje namiotów zostaną pokazane na końcu filmu. Warto również przynieść sobie blisko namiotu leżaki, których duża ilość znajduje się w strefie relaksu przy basenach. Wybierając się w to miejsce z noclegiem w namiocie, warto wybrać okresy wiosenne i jesienne ze względu na dość dużą temperaturę. Podczas naszego pobytu na zewnątrz było 15 stopni, a w środku 27 do 30 stopni. Miłego oglądania.